Dzień dobry, Jacek Pożycki, gość OXPL. Proszę Państwa, dzisiaj mam tarczę. Jest to tarcza szkoły podstawowej numer 2. I jest ta tarcza nieprzypadkowo, ponieważ naszym gościem jest dzisiaj pani dyrektor szkoły podstawowej numer 2 w Cieszynie, największej szkoły podstawowej tak, w mieście, pani dyrektor Katarzyna Gładczak. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry. Spotykamy się dlatego, że 2 czerwca odbędzie się jubileusz szkoły, 60-lecie. Tak, no rzeczywiście 60-lecie szkoły, no to jest takie duże wyzwanie przed nami. Rozpoczęliśmy to cyklem spotkań już od września. Było spotkanie z okazji Dnia Nauczyciela i zaprosiliśmy tutaj byłych pedagogów, nauczycieli, z czego się bardzo ucieszyli. Przyszli w dość takiej licznej grupie, ponad 40 osób. Miło spędziliśmy ten czas. Także rozpoczęliśmy obchody 60-lecia właśnie już spotkaniem z byłym gronem pedagogicznym. Później było spotkanie opłatkowe, jasełka i właśnie uwieńczeniem tego wszystkiego będzie gala w Teatrze 2 czerwca, na którą bardzo serdecznie wszystkich zapraszam, wszystkich przyjaciół szkoły, wszystkich byłych absolwentów, pedagogów. A propos absolwentów, między innymi na przykład piłkarz pan Ireneusz Jeleń. Tak. Tak? Gdyby pani mogła jeszcze wymienić, kto był absolwentem, kto jest absolwentem. Absolwentem naszej zacnej szkoły jest pan Krzysztof Naścior, jest pan Marian Dębiniok, jest też mój ojciec Andrzej Surzycki, no i wielu wybitnych osób, których nie chcę po prostu pominąć, a jest oczywiście. Tych osób naprawdę bardzo dużo. Są zaproszeni, oczywiście. Znaczy zaproszenia są w trakcie, może żeby tak, zaproszenia są w trakcie i na pewno uświetnią swoją osobą naszą uroczystość. Jakie atrakcje są przewidziane na tej gali w Teatrze im. Adama Mickiewicza? Powiem, że to jakaś taka rozmowa, podróż szlakiem cieszyńskiego tramwaju, tak? Gdzieś tam w sentymentalną stronę idzie. Tak. Muszę powiedzieć, że 2 czerwca to nie tylko gala w teatrze, ale również jeszcze dodatkowo szkoła będzie otwarta od godziny 10 do 15, żeby ją pozwiedzać. Można zobaczyć różne archiwalne dokumenty, czy też kroniki szkolne. Później o godzinie 13 jest nabożeństwo ekumeniczne za zmarłych nauczycieli i o 17 oczywiście gala w teatrze pod hasłem właśnie takich przystanków tramwajowych. Tramwaj, cieszyński tramwaj. I będą to takie przystanki, które będą pokazywały jak gdyby elementy szkoły, które składają się na całość. Każdy ten przystanek będzie mówił o czymś innym. Co się dzieje w szkole. Mhm. Elementy szkoły, które składają się na całość. Tak. Jednym z takich elementów, może niekoniecznie wykorzystanym w trakcie gali w teatrze, ale na pewno atutem szkoły, jeżeli tak mogę użyć takiego słowa, są oddziały integracyjne. Państwo jako jedni z pierwszych w Cieszynie tak. Otwarli takie klasy. Na pewno jest to olbrzymia zasługa byłej pani dyrektor Teresy Tatuś, która w roku szkolnym 96-97 założyła właśnie takie klasy integracyjne, czyli to już miała 21 lat. Był to świetny pomysł i cały czas jak gdyby spełnia się ten pomysł, bo jest to duża pomoc dla rodzin, które mają dzieci z różnymi dysfunkcjami i mamy olbrzymie zaplecze wyspecjalizowanych pedagogów, specjalistów, którzy właśnie pracują z tymi dziećmi. Ale to też będzie jeden z przystanków. O, tak? Dobrze. Integracja. To i co jest jeszcze atutem szkoły, jeżeli idziemy w tym kierunku? Atutem szkoły na pewno jest to, że jesteśmy otwarci na zmiany, że jesteśmy otwarci na rozmowę, dialog z rodzicami, bo chcemy, żeby rodzice byli integralną częścią naszej szkoły. Taka synergia wychowawcza, tak, nauczyciele, rodzice. Tak, tak. Jesteśmy otwarci na pewno na wszelkie, jak już mówiłam, nowości. Mamy dużo pomysłów, dużo w szkole się dzieje od samego początku, kiedy objęłam to stanowisko. I atutem jest na pewno jednozmianowość, która działa
od 1 września. Myślę, że jakiej ilości klas? Przy 28 oddziałach, także było to wyzwanie, ale stwierdziłam, że można, liczyłam dokładnie i dało się i mamy tą jednozmianowość, z czego się na pewno cieszą i rodzice, i nauczyciele. Pani pomnistka, która policzyła dokładnie, tak. Okazało się, że można i wprowadziła tak, to w życie. Tak, udało mi się. Na pewno atutem też są klasy sportowe, które tutaj działają od lat. Też były założone przez panią byłą dyrektor Teresę Tatuś. Kolejnym atutem są klasy językowe w klasach starszych, jeszcze gimnazjalnych, bo mamy jeszcze oddziały gimnazjalne. Następnym atutem jest, myślę, miła atmosfera i wspaniałe grono pedagogiczne, które tworzy, buduje tą całą atmosferę w szkole. No i pomysły, które się nam rodzą. Teraz wygraliśmy plac zabaw w budżecie obywatelskim, więc powstanie plac zabaw. Reaktywowałam harcerstwo i od 1 września właściwie działa drużyna harcerska Jodła. Na ten cel przeznaczyliśmy dzięki panu burmistrzowi część bunkra, który jest tutaj w szkole, na harcówkę. Także są dwie świetlice dla starszych i młodszych. Także to są atuty szkoły, myślę, takie warte tak, wspomnienia. A co z drugą częścią bunkra? Bo powiedziała pani o jednej części. Tak. A co się dzieje w bunkrze? Znaczy, jest to własność władz miasta. I są tam... jest to bunkier czynny, a więc nie może być tak udostępniony dla wszystkich. Są tam urządzenia, no, można powiedzieć, archiwalne, antyczne, które trzeba strzec. Natomiast mamy część tego schronu udostępnionego, takiego bezpieczną część, na potrzeby harcówki. Natomiast miejmy nadzieję, że nigdy rzecz nie będzie przydatny do celów, do których został powołany. Pani dyrektor objęła stanowisko 1 września 2017 roku. Tak. Więc już może pani porównać pracę nauczyciela, dydaktyka, polonisty z pracą dyrektora. Co jest największym utrudnieniem albo co jest największym wyzwaniem w byciu dyrektorem? To znaczy, rzeczywiście objęłam 1 września w takim dosyć momencie trudnym, bo oczywiście nowa reforma, połączenie dwóch szkół, a więc szkoły gimnazjalnej, szkoły podstawowej. Od samego początku stwierdziłam, że muszę zintegrować grono pedagogiczne, jedno i drugie, więc zorganizowałam jeden pokój nauczycielski. Starałam się... Ponad 80 nauczycieli jest tak, w jednym pokoju. To znaczy, są też specjaliści, którzy mają swoje gabinety, ale jakoś wszystko na razie się układa. W czasie wakacji teraz będziemy trochę poszerzać pokój nauczycielski, ale myślę, że na pewno jest dobrze. Oczywiście jest jeden sekretariat, jedno stanowisko tutaj dowodzenia tą szkołą, że się tak wyrażę. Zostałam rzucona na głęboką wodę, ale też mam duże wsparcie pani wicedyrektor, byłej pani dyrektor gimnazjum, pani Jadwigi Gaszek. Myślę, że wszystko dobrze działa, natomiast powiedziałam wszystkim na początku, nauczycielom, że to jest dla nas wszystkich taki rok ćwiczeniowy. My musimy się dobrze poznać, my musimy się zintegrować. Ja muszę dobrze poznać charakter tutaj klas młodszych, bo ja cały czas pracowałam ze starszymi klasami, ale z pokorą podchodzę do tego stanowiska i cały czas się uczę i cały czas wymieniamy poglądy z nauczycielami, bo uważam, że dialog to jest jedyna dobra droga, żeby szkoła dobrze funkcjonowała. A jakie jest największe wyzwanie i trudność, jeżeli chodzi o pracę dyrektora, to myślę, że zapewnienie bezpieczeństwa, ponieważ dzieci, młodzież ma taką wyobraźnię, ma niczym, że my zawsze nauczyciele, a zwłaszcza dyrektor, musi być zawsze krok do przodu z tą wyobraźnią, żeby po prostu jakby wyprzedzić poczynania dzieci. I chyba to jest. Uczniów jest dość dużo. No, 570 uczniów, także jest to spore wyzwanie. Dlatego to chyba jest taka największa trudność, zapewnienie bezpieczeństwa, ale staramy się, jeżeli coś pojawia się takiego niebezpiecznego, staramy się na bieżąco po prostu eliminować wszelkie jakieś utrudnienia. Jubileusz szkoły to w ogóle okazja do wspomnień, tak? Swojej szkoły, jakichś swoich poprzednich placówek, w których się uczyło. Czy pani ma jakieś wspomnienie szkoły, które jest obecne nadal? Wspomnienie szkoły średniej, podstawowej? Tak pytam o tak ogólne wspomnienie szkoły. Ja należałam rejonem do tego, do tej szkoły, natomiast moja mamusia polonistka, pracująca wtedy w liceum imienia Kopernika, chciała, żeby wszystkie swoje dzieci mieć blisko siebie, więc chodziłam do szkoły podstawowej nr 4, ale
los chciał, żebym z powrotem trafiła do dwójki, no, no i trafiłam. Oddział to oddział, rejon to oddział. Tak. Natomiast rejon pracowałam tutaj przez rok i miło wspominam ten czas. Pani dyrektor Teresa Tatuś zaproponowała mi tutaj pracę. Pamiętam miłą atmosferę, niesamowitą życzliwość pani dyrektor Tatuś, która też jest dla mnie wzorem dyrektora. Pamiętam również wspaniałą panią pedagog Lidię Wybraniec. Natomiast czasów takich moich jeszcze szkolnych, to na pewno pamiętam moją polonistkę, panią z polonistkę z czwórki, która zaszczepiła we mnie, tak. Oprócz tego, że oczywiście jest to w genach po mamusi, ale myślę, że też się przyczyniła do tego w dużym stopniu. Nie ma już poprawiania takiej ilości prac. Nie ma, ale są inne dokumenty. Inne papiery. Zapytam jeszcze, co pani dyrektor robi w wolnym czasie. No i mam ochotę teraz zapytać, co to znaczy wolny czas. Właśnie, definicja wolnego czasu. Tak, wolny czas. No, wolny czas rzeczywiście cię troszeczkę zawęził, bo teraz jest ogrom pracy. Natomiast w wolnym czasie, no, to ja biorę psa, idę do ogródka, gdzie czeka już na mnie mój mąż i wyżywam się po prostu w ogródku. Czytam czasami... Trzeba uprawiać nasz ogródek zresztą. Czytam czasami dobrą książkę, lubię dobry film czy spacer. No, myślę, że przyroda, bo siedzenie przy dokumentach i przed komputerem to jednak swoje działa. No i trzeba odreagować jakoś. Trzeba odreagować. Proszę Państwa, bardzo dziękuję Pani dyrektor za rozmowę. Ślicznie. 2 czerwca widzimy się w Teatrze imienia Adama Mickiewicza. Mówię widzimy się, ale miejmy nadzieję, że jest jeszcze miejsce. Oczywiście, że tak, zapraszam. Naszym gościem była Pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Cieszynie, Pani Katarzyna Kłodczak. Dziękuję bardzo. Do widzenia.